Jest nasz pierwszy gość, Paulina Galicka, blogerka. Witam serdecznie. Musimy się dzisiaj pochwalić. Mamy nietypowe, piękne sukienki. Ja mam sukienkę, a Paulina... Tak, ja mam taką bluzeczkę z baskinką i oczywiście naszyjniki wykonane przez Agnieszkę Kazimierczak, której dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. My zaczynamy sobie dzisiaj od strojów kąpielowych. Wiemy, że każda z nas, wybierając się na plażę, zawsze zastanawia się, jak ten strój tak dopasować, żebyśmy na plaży wyglądały olśniewająco. Wobec tego, na co musimy zwrócić uwagę, przechodząc do sklepu po strój kąpielowy? Powinnyśmy wybierać strój same. Często bierzemy ze sobą koleżankę, żeby doradziła nam, jak wyglądamy, czy prezentujemy się dobrze, czy źle. Jednak no, stwierdzam, że lepiej ocenimy to same, tak? Bo znamy swoje ciało, chcemy po prostu na przykład wyeksponować piersi, czy uwydatnić na przykład pośladki, tak? I wtedy po prostu same czujemy się bardziej komfortowo przy takim wyborze, a koleżanka zawsze jednak będzie nas krępowała. Czyli po pierwsze na takie zakupy wybieramy się same. Nie bierzemy chłopaka ze sobą. Oj, oczywiście, że nie. Okej, to już jest jasne. I oczywiście musimy mieć na to dużo czasu, bo taki wybór jednak przyniesie konsekwencje, jeśli będzie to strój źle dobrany. No i tutaj jest takie duże pole do popisu, ponieważ strojem kąpielowym możemy dużo zmienić, dużo rzeczy upiększyć, tak? Ale możemy też dużo rzeczy zrujnować dokładnie. I tak jak to się mówi, że nawet najdłuższe i najszczuplejsze nogi można skrócić i zniekształcić poprzez shorty. Czyli to jest taka pierwsza rzecz, której na pewno nie powinniśmy ubierać na plaży, czyli shorty, takie szersze, takie trochę surferskie, to na pewno odpada. I teraz tak, jeśli mamy duże piersi, to powinniśmy pamiętać, żeby ten biustonosz był bardzo mocno usztywniany. Musi być taki bardziej masywny niż taki po prostu klasyczny jak bikini, który to nasze naramki, to odpada, prawda, też tak? Powinny być takie bardziej masywne, nie możemy sobie już wtedy pozwolić na jakieś takie... Zupełnie nie, jeśli mamy albo nawet bez naramek, tego nie powinniśmy robić. Gdy mamy duży biust i wybieramy strój bez naramek, to faktycznie nie będzie wyglądać zbyt apetycznie. Najlepiej wybierać grube, takie stabilne ramionczka lub też te stroje wiązane na szyi, ale nie cieniutkie sznureczki, tylko takie grubsze kawałki materiału. Wtedy ten biust będzie uniesiony do góry, będzie się prezentował zgrabniej, dużo zgrabniej. Natomiast jeśli mamy mały biust, teraz powinniśmy wybierać jaśniejsze kolory, bo też jaśniejsze kolory są modne na plaży. I przy małych biustach ważne jest to, żebyśmy wybierały motywy wzorzyste. I nie małe, tylko duże. Na przykład duże kwiatki, tak, czy to owoce, cokolwiek takiego. Fajnie, jak wybierzemy wtedy delikatny push-up, ale nie całą sztywną miseczkę, tylko delikatnie po prostu usztywnioną gąbeczką. I fajnie też, gdy wybierzemy falbanki. Tak, falbanki powracają. Dokładnie tak, a tym bardziej, że na małym biuście po prostu powiększą go i też będą wyglądać bardzo modnie. A co jeśli chodzi o kolorach? Jak byłaś ostatnio w naszym programie, to mówiłyśmy o tym, że teraz na lato powinny u nas zagościć w szafie kolory pastelowe. Czy to też się sprawdza, jeśli chodzi o strój kąpielowy? Troszeczkę się sprawdza, ale myślę, że tutaj nie ma co się kierować zupełnie trendami, tylko bardziej tym, co do nas indywidualnie pasuje. Czyli tak jak mówię, szczuplejsze panie powinny wybierać takie jasne, delikatne kolory, a panie takie tęższe powinny wybrać coś stonowanego i wtedy oczywiście też te czarne stroje najlepiej się sprawdzają. Tutaj wzięłam pod uwagę też taki problem krótkich nóg, bo niektóre panie o krótkich nogach wybierają sobie na przykład bokserki, ale dopasowane, na przykład wycięte na pośladkach, jednak to już też jest dużym błędem. Skraca nasze nogi. Bardzo skraca. I paniom o krótkich nogach najlepiej dopasować właśnie majtki z wysokim stanem. Bardziej wycięte, tak? Dokładnie. Teraz są właśnie takie modne, to są takie w stylu lat 30. Majtki w stylu Brigitte Bardot z podwyższonym stanem i wtedy one są bardziej wycięte z boku, co bardzo wydłuża nogę. Albo też stroje jednoczęściowe, które właśnie tak samo podkreślają tą linię ud i daje to świetny, niesamowity efekt wydłużenia, a natomiast właśnie te takie krótkie czy biodrówki totalnie skracają. Teraz już wspomniałaś o strojach jednoczęściowych. Mhm. Które powinniśmy wybrać? Czy powinniśmy mieć i jednoczęściowy, i dwuczęściowy strój? Strój jednoczęściowy nie jest komfortowy pod względem opalania, tak? Ponieważ ten brzuch zawsze zostanie taki niedopieszczony. Jednak to jest fajna opcja na basen, bo na pewno taki jednoczęściowy strój będzie wyglądał bardzo fajnie. Do tego można sobie dobrać czy to słomiany kapelusz, fajne okulary i to wygląda super modnie. Natomiast na taką plażę, gdzie idziemy typowo się opalać, to czym mniej tego materiału na ciele, tym opalimy się lepiej.
jednak te jednoczęściowe stroje powinny być w naszych szafach. Ja na przykład mam taki swój ulubiony, który już teraz będzie miał swój czwarty sezon, ale zawsze, zawsze zachwyca. Jest taki, że łączy się jakby tylko przodem, takim cieniutkim paskiem, a natomiast całe plecy są gołe. Jeśli zakładam go na zmianę z innym czy z dwoma innymi, to ta opalina wciąż jest równomierna, a raz na jakiś dzień wyskakuje i tutaj zaskakuje plażowiczy. Jeśli chodzi o, tutaj też na Twoim blogu możemy zobaczyć zdjęcie w stroju kąpielowym, to też jest właśnie taki styl Bridget Bardot. Tak, to jest prawdziwy strój mojej babci, który nosiła, jak miała 20 lat, tak, a dziś ma ponad 60, więc to jest naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa. Jest dosyć mocno wycięty, co fajnie właśnie wydłuża nogi. Dokładnie tak jak mówisz, jak Bridget Bardot, bo jest w groszki. Niestety malutkie, wolałabym, gdyby to były takie większe desenie, ale tak. Fajnie, fajnie się zainspirować tymi latami tak naprawdę świetności stroi kąpielowych, bo to były takie pierwsze sesje, które wtedy budziły trochę kontrowersji, tak? Bridget Bardot w stroju kąpielowym, z piłką plażową, dokładnie. Co tu dalej? Jeśli nie mamy talii. Tutaj też można nawiązać do tych stroi jednoczęściowych. Jeśli chcemy wyszczuplić swoją talię, fajne są te stroje właśnie wycinane, tak? Czyli jeśli mamy, tak jak mówiłam, pasek cienki, może być oczywiście też grubszy, mogą być tak, jakieś kółeczka, czy jakieś tam wzory, motywy powycinane, bardzo to wyszczupli nam talię. Inną opcją są właśnie takie esy floresy. Można by powiedzieć, że na przykład wstawki ciemniejszego materiału po bokach lub na przykład wzór pionowy lub taki tak dopasowany, troszeczkę bandażowy, ale nie w tą stronę, tylko tak, właśnie wysmuklający. Co tutaj dalej? Szerokie biodra lub duża pupa. Tutaj powinniśmy na pewno odpuścić sobie kolorowe majteczki, czy to stringi, niektóre panie jeszcze mają takie pomysły. Gdy mamy dużą pupę, fajnie ją zakryć na przykład jakimś pareo i nie rozstawać się z nim, bo widziałam właśnie niedawno w H&M w nowej kolekcji są piękne stroje kąpielowe, do których w takim samym deseniu, kolorze, czy to wzorze mamy do wyboru spódniczki, czy to jakieś zawiązywane chusty i fajnie się czymś takim bawić, bo nie dość, że będzie to wyglądać finezyjnie i tak kokieteryjnie, to nam zakryje te nasze niedoskonałości. Tak, niedoskonałości, dokładnie. A jeśli chodzi o jakieś takie wpadki, które udało Ci się zobaczyć na plaży w ubiegłym roku, coś, co pamiętasz? No na pewno najczęściej to są panie, które wybierają tą klasyczną czerń, a są na przykład bardzo blade i bardzo chude. I ten to już kontrast wygląda, rzuca się dokładnie, w oczy. Rzuca się w oczy i nie wygląda zbyt trafnie. Niektóre panie, no, kiedy przyszła taka moda, że łączymy biustonosze i majtki z innych na przykład kolekcji lub od innych strojów. Też nie zawsze potrafią sobie poradzić. Nie zawsze to się udaje. I tutaj też powinniśmy pamiętać, że jeśli miksujemy te stroje kąpielowe, to dół zawsze powinien zostać ciemniejszy, a góra wtedy jaśniejsza, bo jeśli zrobimy to na odwrót, to nasza sylwetka totalnie straci swoją proporcję i wypadniemy, no, smutno, nieciekawie. Wspomniałaś też o czarnych strojach kąpielowych. Wydaje mi się, że jeśli jest to czarny strój kąpielowy i jeszcze jednoczęściowy, to wtedy wyglądamy jak taka czarna plama na plaży. Czy czarne stroje w ogóle jeszcze są modne? One powinny się pojawiać na plaży, czy powinnyśmy raczej z nich zupełnie zrezygnować? Są modne. Na przykład Kim Kardashian, to na wszystkim, tak, celebrytka, zawsze widywana jest w takim oto czarnym stroju, często zdobionym właśnie jakimiś koralikami, tak biżuteryjnie wyglądającymi. I to jest zawsze, moim zdaniem, taki klasyk, w którym każda pani się po prostu poczuje szczuplej i pewniej. Myślę, że tutaj nie powinniśmy od tego odchodzić, tylko faktycznie jednoczęściowy czarny strój powinien być czymś ożywiony, albo właśnie jakimś kolorem, albo jakimiś dodatkami. Jeszcze jakieś rady dla naszych pań przed telewizorami? Dokładnie, tutaj mamy jeszcze właśnie co do ciąży na plaży. Tak, tutaj też niektóre panie się tak troszeczkę krępują, bo jednak ten brzeg już jest widoczny, a też mówiono wszystkim, że to nie jest zdrowe, tak, żeby z tym brzuszkiem na słońce wychodzić i faktycznie w któryś tam miesiącu już powinno się właśnie tego unikać. No i tutaj również takie są rady, że powinno się nosić wtedy ten strój jednoczęściowy, ale niezbyt obcisły, bardziej taki troszeczkę luźniejszy, wtedy z wyciętymi na przykład plecami, żeby też tą sylwetkę jakoś tak, no, zakorygować, tak? Ten nasz brzuszek. Tak, ten nasz brzuszek i... No i tutaj też, co do kobiet w ciąży, no nie należy się oczywiście tego brzuszka krępować, bo wiadomo, że panie wyglądają wtedy najpiękniej. I tak jak już mówiłam, te pareo, czy jakieś takie tam dodatki mogą też nam ten brzuszek okolić. Są fajne strony internetowe, gdzie znajdziemy różne fajne porady, jak można zawiązać taką chustę. I tutaj też można się pobawić właśnie w takie
Tak, jeśli chodzi jeszcze o stroje kąpielowe, to teraz często widzimy w magazynach modowych, że nie tylko wychodzi się na plażę w samym stroju kąpielowym, ale ważne stają się, może nawet ważniejsze niż sam strój, dodatki i akcesoria. Mhm. Co powinniśmy założyć, zabrać ze sobą na plażę? Bransoletki, naszyjniki, kolczyki. Mamy być obwieszone jak choinka, czy wręcz przeciwnie? No nie przesadzajmy. Oczywiście, że fajne są jakieś tam dodatki, ale na pewno delikatne, bo te wielkie naszyjniki, wielkie bransoletki dobrze wyglądają tylko na zdjęciach tak naprawdę. Na co dzień sprawdzają się bardziej takie rzeczy subtelne i takie, w których możemy się wykąpać, bo oczywiście metalowe bransoletki wyglądają fajnie, wejdziemy do wody, zaraz się zrobią rude czy brązowe, nie wiadomo co. Myślę, że tutaj jak już to złoto, srebro w takim właśnie delikatnym, subtelnym wydaniu, albo właśnie mulinowe bransoletki, teraz bardzo modne, właśnie takie różne plecionki, czy to nawet na kostce, tak, u stopy, czy to na dłoniach i również na szyi. To będzie wyglądać fajnie, nie będzie tego nigdy w nadmiarze, prawda? Ale tak jak mówisz, te wszystkie takie plastikowe, wielkie wisiory, to moim zdaniem nie wygląda zbyt dobrze, szybko się nagrzewa, można się poparzyć. No właśnie, nie jest to wygodne, jeśli już zamierzamy wykąpać się. No może, chyba, że nie, prawda? Zamierzamy. Jeśli no chyba chcemy się tylko spacer po plaży, to możemy się obwiesić i wyglądać pięknie. Powinniśmy ze sobą zabrać kapelusz, bo tutaj oprócz tego, że jest to fajny dodatek, ja tutaj też mam na tej sesji kapelusz słomiany i to taki z dużym rondem, gdzieś tam dalej może o... Tutaj widzimy. Te z dużym rondem są bardzo fajne, mm-hmm. tylko faktycznie no, czasami niepraktyczne. Jak zacznie nam ten wiatr wiać, troszkę to, możemy nie to widzieć. Możemy dokładnie mieć mały problem, ale te z takim małym rondem, bardziej takie w męskim stylu, sprawdzą się fajnie, bo nawet jak planujemy się zdrzemnąć na tej plaży, to jest taką dobrą ochroną tej głowy, a wygląda również stylowo. Do tego najlepiej duży taki wiklinowy kosz. I to nie zawsze musi być taki kosz jak torebkowy, tak, kupiony w jakiejś droższej sieciówce. Może to być po prostu zwykły kosz babciny i to też fajnie wtedy wygląda. Można go troszeczkę tam przyozdobić jakimiś nawet kwiatami zerwanymi po drodze, jak ktoś ma odwagę, czas i ochotę. Co do tego oczywiście klapki, tak. No tutaj Japonki, już sandały. No ja myślę, że no, japonki zawsze ponadczasowe, najwygodniejsze, nie ma co kombinować, ale muszą pasować oczywiście do całości. Nie może być tak, że górą pani się wystroi, tak, a tutaj klapeczki gumowe, niebieskie, nie wiadomo co jeszcze. To jest jeszcze, wydaje mi się, takie faux pas, które faktycznie można znaleźć. Dokładnie, fajnie jeszcze jest właśnie oprócz chusty wziąć coś, co zarzucimy sobie na ramiona, żeby się też nadmiernie nie spiec, nie spalić. Oczywiście kremy z filtrem, duże okulary. I dobra książka. Dobra książka. My oczywiście, jeśli jeszcze wrócimy do strojów kąpielowych, na pewno Paulina zaproponuje nam kilka fajnych i ciekawych zestawów, które możemy tego lata właśnie ze sobą zabrać na plażę. A teraz już zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.